Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Moi drodzy, to słowo jest również aktualne dla nas. Ono wypełniło się w takim materialnym sensie Maryi, natomiast dla nas w sensie bardziej duchowym ono jest bardzo istotne. Ja postaram się o tym powiedzieć. Moi drodzy, kolejny raz już przeżywamy Boże Narodzenie. Jutro już dzień wigilijny, bardzo piękny, cudowny, byśmy powiedzieli, dar Bożego miłosierdzia. Tajemnica Bożego Narodzenia to jest tajemnica stara i nowa. Stara, ponieważ istnieje 2000 lat, ale nowa, ponieważ każdy z nas, i ja, i ty, jesteśmy zaproszeni, żeby tą tajemnicę odkrywać, pogłębiać, czym ona jest. I w każde Boże Narodzenie, również w tym roku, Bóg Ojciec daje wszystkim ludziom dziecię Jezus, dzieciątko Jezus. 2000 lat temu ono przyszło w sposób fizyczny, materialny. Jezus się narodził. Natomiast dzisiaj w sposób duchowy. Ponieważ Bóg jest duchem, Bóg jest miłością i Bóg daje swoje dzieci każdemu człowiekowi. I dlatego ten wieczór wigilijny jest taki wspaniały, cudowny. Ludzie się zmieniają. Jedni na dłużej, może inni na chwilę tylko, jakieś tam krótkie słowo, ale zmieniają się serca ludzkie. Coś się dzieje, świat na chwilę się zatrzymuje. Bóg daje swoje dzieci. I to dziecię w niektórych sercach się zatrzymuje, jest adorowane, uwielbiane, ono tam jest, oczekiwane. Napełnia te serca miłość Boża, Duch Boży. Ale niestety w innych sercach to przejście jest bardzo krótkie, ono też jest. Ale ci ludzie w swoim przyzwyczajeniu i nawet nie wierząc w to, co tutaj się dzieje, wracają do swoich przyzwyczajeń i też widzimy niestety w ten wieczór mężczyzn po alkoholu, sięgają szybko po alkohol. Czy niektórzy sięgają po jakieś filmy dobre, niektórzy najedzą się tak, że już są tak zmęczeni, że zaraz idą spać i to wszystko jakby mija. Ale są tacy, którzy czuwają, czekają, trwają z Jezusem, otwierają swoje serce coraz bardziej, napełniają się tą miłością Boga, a On daje pokój i miłość. I to jest tajemnica, moi drodzy, do której każdy z nas jest wezwany, żeby ją zgłębiać i żeby ją przeżywać. I o tajemnicy rodzenia Jezusa Chrystusa napisał pięknie święty Ambroży.
ale i wy jesteście błogosławieni, którzyście usłyszeli i uwierzyli. Albowiem każda dusza, która wierzy, poczyna w sobie i rodzi Słowo Boga i rozpoznaje Jego dzieła. Niech więc każda dusza będzie duszą Maryi, aby uwielbiała Pana. Niech w każdej duszy będzie duch Maryi, aby radowała się w Bogu. Jest tylko jedna Matka Chrystusa, ta, która Go zrodziła, ale przez wiarę każda dusza rodzi Chrystusa. Każda bowiem przyjmuje Słowo Boga, jeśli tylko nieskalana i wolna jest od występków i zachowuje czystość nienaganną i bez skazy. A więc właśnie, jeden krok odkrywamy dalej tajemnicę narodzenia Jezusa. On w sposób fizyczny narodził się z Maryi 2000 lat temu. Ale Święty Boże pisze, że każda dusza rodzi Jezusa Chrystusa, jeżeli tylko rozpoznaje te dzieła i idzie za Jezusem. Moi drodzy, jak to się dzieje? Przede wszystkim, jeżeli odrzucamy grzech, spowiadamy się, czyli oczyszczamy serce. Później, jeżeli trwamy w wierze, wierzymy Bogu i mamy czas, czy chcemy trwać na modlitwie, modlimy się. Przez modlitwę przychodzi Jezus, przemienia serce. I jeżeli rozważamy Słowo Boże, czytamy Pismo Święte, ono nie jest tylko gdzieś na regale postawione, ale otwieramy je. Kiedy przyjmujemy Słowo Boże, ono zaczyna w nas żyć. Żyjemy tym Słowem Bożym. Jezus jest Słowem Bożym, Słowem Ojca i Bóg Ojciec daje nam Jezusa. On zaczyna w nas żyć. Jak żyjemy wiarą, miłością do Jezusa, dusza rodzi Jezusa. W duszy poczyna się Jezus Chrystus. Oczywiście dla nas nie sposób materialny, fizyczny, ale duchowy. Jako duch przychodzi Jezus Chrystus. A my dajemy Mu swój umysł, swoje ciało, swoje serce, a On w nas się rodzi. Dlatego, moi drodzy, jesteśmy zaproszeni do zaangażowania się w to rodzenie Jezusa. I w te święta również będzie liturgia piękna tutaj na ołtarzu. I ona tutaj się dzieje, tutaj Jezus przychodzi na ołtarzu. Jest moment konsekracji. Ale jeżeli my nie jesteśmy zaangażowani w tą liturgię, przez naszą modlitwę, nasze rodzenie Jezusa w naszym sercu, to wtedy Kościół jest trochę jak teatr. Przychodzimy jak do teatru. Wtedy patrzymy, co tu ksiądz powie, co zrobi, ale my jesteśmy jakby obok, nie angażujemy się w to. Natomiast Jezus chce ode mnie, od ciebie, żebyś dał Mu swoje serce. Żeby twoje serce stało się Betlejem, żeby w twoim sercu Jezus się rodził. Jezus chce twojego serca, twojego umysłu, chce ciebie i chce w tobie się rodzić. Oczywiście, jeżeli chcesz żyć tą wiarą i chcesz żyć miłością do Niego, to On przychodzi. I wtedy możesz się dzielić z innymi Jezusem Chrystusem, który w tobie jest. Zatem jesteśmy zachęceni do modlitwy, do czytania Słowa Bożego. Niech to będzie taki dar wdzięczności dla nas też, bo Jezus z miłości do nas przyszedł, narodził się w Betlejem. Po co? Żeby wziąć nasze grzechy na krzyż, żeby nas uwolnić od grzechu. Po to Jezus przychodzi, bo bez Niego już sobie nie dajemy rady. Dlatego z naszej strony niech będzie troszkę wdzięczności, takiej miłości. Jezu, dziękuję Ci za to, że rodzisz się dla mnie. Dziękuję Ci. W jaki sposób? Przez modlitwę, różaniec, przez czytanie Pisma Świętego. Róbmy to samemu czy w rodzinie. Starajmy się trwać w takiej krótkiej modlitwie i czytaniu Pisma Świętego, rozważaniu o tym, rozmawianiu o Słowie Bożym. Tak się odwdzięczymy Jezusowi, tak będziemy Mu wdzięczni. Tak coraz bardziej On będzie się w nas rodził każdego roku na nowo, coraz bardziej. Moi drodzy, kiedy Jezus przychodzi do serca, rodzi się w duszy, to przynosi to piękne owoce dla tego człowieka. Owocem obecności Jezusa w sercu jest czystość przede wszystkim, czyli wolność od grzechu, od zła, spokój, radość, miłość, łagodność, opanowanie, mądrość. Jezus daje mądrość takiemu człowiekowi. Jak bardzo dzisiaj takich ludzi potrzeba. Gdyby wszyscy ludzie przyjęli Jezusa,
szczerze, prawdziwie w sercu, nie byłoby wojen, nie byłoby zła, nie byłoby tego, co wszystkiego obserwujemy w tym świecie. Pokój mój daję wam, mówi Jezus, nie tak jak daje świat, ja wam daję. To są owoce przyjścia Jezusa. Jezus przynosi pokój i przebaczenie ludziom. Oby jak najwięcej serc było, które go przyjmują i pozwalają mu się rodzić w swoim sercu. Kochani, zgłębiajmy tą tajemnicę coraz bardziej i żyjmy tą tajemnicą narodzenia Jezusa. Jeszcze na końcu takie słowo, myślę, że słowo zachęty takie, żebyśmy w tym czasie takim trudnym może, gdzie jest tyle pracy, może umieli zobaczyć to, co jest najważniejsze. Żadne działania zewnętrzne na rzecz innych, zwiększenie udziału w obrzędach religijnych, podróże do miejsc uświęconych moimi łaskami, mówi Jezus, nie zastąpią trwania przede mną w modlitewnej ciszy, serca we łzach skruchy. Czyli taka cisza, skupienie we łzach skruchy przed Jezusem nic tego nie zastąpi. Maryja trwała w ciszy i modlitwie, aż stąpił na nią mój duch, zapłodnił jej wnętrze miłością, by żyła w miłości i pielęgnowała miłość, zanim odda ją światu. Czy dość jest w twym sercu łez skruchy i obcowania ze mną w miłości, by czyny twoje były święte, by rodziły świętość w tych, do których idziesz i wśród których jesteś? Czy pozwalasz, aby Jezus rodził się w twoim sercu, aby Jego Duch coraz bardziej cię wypełniał, przemieniał, tak jak wypełniał Duch Boży serce Maryi? Czy pozwolisz, aby twoja dusza była taka jak dusza Maryi, oddana dla Jezusa?